koszmar. Poluje na nas pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3. Krew i wino. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zakończyliśmy jakoby pierwszą wersję zakończenia. No i teraz trzeba będzie wrócić do rozgałęzienia, ale zanim to nastąpi, to moi drodzy, po napisach końcowych okazało się, że Geralt stwierdził, że chciałby pójść do domu. I wygląda to, jakby to był jakiś maleńki quest, więc może my pójdźmy z nim do tego domu. I wtedy okaże się, czy co tam w ogóle dla nas twórcy wymyślili. Ja jestem bardzo ciekaw. Tak więc jeżeli tylko wam się podobało, to wiecie co zrobić, nie? Łapka w górę, piszcie komentarze. I jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, bo dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. No i tak jak powiedziałem, moi drodzy, Geralt chce do domu. A skoro Geralt chce do domu... O, miecz przydałoby się naprawić. Mamy coś, co naprawia miecze? 40%, 90%, proszę. Sami sobie miecz naprawimy. A co ja sobie dożałował? O, co, wszystkie teraz naprawione tak jak trzeba? Stuwa, stuwa, dziękuję. Pancerz? Pancerz trochę mniej. A mamy coś do naprawiania z pancerza? Mamy. Już nie mamy. Ojoj, a co ja tu mam? A rękawice zużywania mandragory, dawaj mi to. Tak być nie może, brzydkie rękawice miałem. Dobra. Uuu, tu są te miecze, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Dobra, bez kombinowania. Moi drodzy, chodziło o to, żeby iść do domu. Zawołajmy Płotkę i chodźmy tam. Swoją drogą Regis już chyba gdzieś sobie poszedł. Dobra. Płotka nam się zwiesiła. Ale wiecie co? Mamy punkt szybkiej podróży. To chyba nawet nie ma co kombinować z Płotką. Idziemy szybko do tej winnicy Korwobianko. Zobaczmy, o co tu chodzi. A gdzie są ludzie? Nie, tu są, dobra. Już myślałem, że coś się wydarzyło i się skitrali. O. Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. I któż to taki się wpieprzył do chałupy? Ale nie raczyła, więc kobieta. Yennefer przyjechała? W sumie bym się nie zdziwił, ale... Jak zawsze, no ja! Jak zawsze. Piękna. Nawet nie spytasz, czemu przyjechałam? Ani jak cię znalazłam? Przecież i tak byś odpowiedziała wymijająco. Prawda. Kiedyś mi to przeszkadzało, te twoje tajemnice. Teraz wiem, że jeśli będziesz chciała mi coś powiedzieć, to powiesz. Bez pytania. Stęskniłam się za tobą, Geralt. Jak cholera. Chodź na zewnątrz. Potrzymamy się za ręce, popatrzymy w niebo. Jak w kiczowatym romansie za dwie korony. No proszę. Taka to sielanka. Przywiozłaś ze sobą sporo książek. Pracujesz nad jakimś nowym zaklęciem?
Bynajmniej. To żadne grymuary, tylko zwykłe czytadła. Imię Orchidei, jednoroczny wdowiec. Zawsze myślałem, że jesteś zbyt zajęta, żeby zajmować się czymś tak niepraktycznym jak literatura piękna. Bo byłam zajęta, a teraz nie jestem. Parę tygodni temu wstałam z łóżka i zorientowałam się, że nie wiem, co dalej. Nie mam żadnego planu, celu. I wiesz co? Spodobało mi się to. Wreszcie mogłam przestać myśleć o polityce i skupić się na tym, co jest ważne dla mnie. Dlatego przyjechałam tutaj. Podoba ci się w Toussaint? Krajobrazy są piękne, a miasteczko urokliwe, bez dwóch zdań. Ale? Ale to południowe słońce niezbyt współgra z moją garderobą. Krótko mówiąc, ugotować się można w tej czerni. Jak mi przykro. Może powinnaś rozważyć inne zestawy kolorów. Na przykład izabelinkowy i groszkowy. A perfumy wydestyluję z brukwi i stokrotek. Myślę, że po prostu będę się trzymać cienia, a ty będziesz przynosił mi słodzone napoje. W regularnych interwałach. Czego tylko sobie zażyczysz. Czyli poszła won. Sama se przynoś. Wiesz, nie wiedziałem, że to takie dziwne uczucie. Mieć dom. Muszę przyznać, że nigdy nie wyobrażałam sobie ciebie w roli właściciela nieruchomości. Sam jestem trochę zaskoczony, ale nie żałuję. Jen, wtedy przed bitwą z Gonem, mówiłaś, że chciałabyś wyjechać ze mną na koniec świata. Ta winnica może być? Tak, chociaż czegoś mi tu brakuje. Mianowicie? Podpowiem ci. Jest duże, białe, cztery nogi, kategoria taksydermia. No tak. Jednorożec. Niech będzie. Możesz go tu przywieźć. Wiedziałam, że nie dasz się prosić. Rdziele tu. Tego wypchanego jednorożca jeszcze będzie tu targać. Myślałaś kiedyś, że przyjdzie taki dzień? Ty i ja. Cisza, święty spokój. Ptaszki ćwierkają. Aż żałuję, że wybierałam się tu do ciebie. Jak sójka za morze? Miałaś jakieś wątpliwości? Mam nadzieję, że nie. Bo wiesz, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Daj spokój. Nie jestem jak inne czarodziejki. Dasz jej grzędę, ona myśli wyżej sięgnie. Oj, uważaj, co mówisz o konfraterkach. Bo zły to ptak, co własne gniazdo kala. Masz rację. Nie dość, że przystojny, to jeszcze mądry. Trafiłeś mi się jak ślepej kurze ziarno. No tak, zaraza. Tym razem wygrałaś. Aha. Skąd to się w ogóle wzięło? Te nasze pojedynki na przysłowia. Nie pamiętasz? Byliśmy na wernisażu w Banarta, a ty zacząłeś się wygłupiać z nudów. Pomyślałam wtedy, że twoje poczucie humoru jest tragiczne i rozczulające. Nigdy się nie zmieniaj, Geralt. Proszę. To co? Pogadamy później? Pewnie. Nigdzie się stąd nie ruszam. No i proszę, moi drodzy. I zadanie nam się zakończyło. I to chyba było już ostatnie z zadań, gdyż... Tutaj dookoła nic nie widać. No będziemy musieli jeszcze parę tych znaków zapytania oczywiście poodsłaniać. I na pewno się tym zajmiemy, bo chyba bym nie wyrobił. Oj, tu coś jest, ej. Ej, no wiecie wy co? Ja tu chciałem ruszyć w inną linię fabularną,
A tu się okazuje, że jest jeszcze zadanie. Nie no, nie wytrzymie. Skoro tu jest zadanie, to wyjdzie chyba na to, że... my w tym odcinku chyba nie ruszymy nowej linii fabularnej. Chociaż może to i lepiej, bo nie będziemy ciąć, że tak powiem, odcinka na pół. Zrobimy to wszystko razem. Proszę, ci wszyscy płaczą nad utratą księżnej. No i co tu się dzieje? No gdzie? Nie ma to tamto. Julien? A co on taki pijany? Guillaume? Co ty tutaj robisz? Zostaw mnie! Bez Vivien moje życie nie ma sensu. Nie chcę mi się z tobą gadać. W żyłach tu są, płynie SS. Aha. No dobrze, ja się nie ważę. No i co? I to by było na tyle? No nie, no nic tutaj więcej nie widzę. Dobra, moi drodzy, w związku z powyższym, że to wygląda tak, a nie inaczej. Już ponad 10 minut filmu nam poszło. 10 minut odcinka. Więc ja w tym momencie myślę, że najlepszym sposobem... na dokończenie tego odcinka będzie... znalezienie, znaczy po odkrywaniu chociaż trochę tych znaków zapytania, a w następnym ruszymy, tak jak mówiłem, z tą drugą linią fabularną. I myślę, że to będzie spoko rozwiązanie. Dzień dobry. Ukryty skarb. I upiór. I proszę, Dyndacjusz. Pamiętnik samobójcy. Większość stron wypełniają miłosne wyznania adresowane do kobiety o imieniu Charlotta. Wpisy są chaotyczne i nieodatowane. Charlotta Karajan to miłość mego życia. Gdy jej nie ma przy mnie, płonę z tęsknoty. Z samotności się duszę. Najgorsze cierpią męki. Cóż mam uczynić, by zrozumiała, że to ja, nie Albert, jestem jej pisany? Fragment nieczytelny. Znalazłem rozwiązanie. Wiedźma z Rysiej Skały. Ona pomoże mi zakończyć me miłosne katusze. Mój majątek został mocno uszczuplony, ale dostałem od wiedźmy magiczny eliksir. Powiedziała, że jeśli nakłonię moją ukochaną do jego wypicia, będę mógł zapomnieć o swoim problemie na zawsze. Za resztę kosztowności kupiłem klejnoty, które dam Charlotcie z okazji oświadczeń. Bogowie, już niedługo będzie moja. Zgodnie z instrukcjami wiedźmy wymieszałem eliksir z winem, przygotowałem mały piknik nieopodal kapliczki w dworze Karajanów. Moja ukochana zgodziła się na rozmowę, ale mimo że wypiła zaczarowany estest, nie przyjęła moich oświadczeń. Bredziła też, że zostanie moją żoną tylko wtedy, gdy z klejnotów, które jej dałem, wyrośnie winna latorośl.
wpadła w dziwnie histeryczny nastrój i zakopała mój prezent gołymi rękami pod ich rodzinną kapliczką. Może ten eliksir potrzebuje czasu, by zadziałać? Bogowie, niech będzie przeklęta ta okrutna wiedźma. Oszukała, zdradziła, fragment nieczytelny. Nazajutrz poszedłem do dworu Karajanów, by zobaczyć się z Charlottą, lecz tam leśne monstrum wzięło w posiadanie cały dwór. To o takim końcu miłosnych męczarni, mówiła ta nikczemna czarownica. Eliksir sprowadził śmierć na moją ukochaną, ale śmierć nas nie rozdzieli. Jestem gotów, by umrzeć, by żyć z nią wiecznie, fragment nieczytelny. Zawisnę za karę, za miłość, za Charlottę. No dobrze. No to trzeba coś tu pośleć. Znajdź zakopane klejnoty. Dobra, to idziemy teraz poszukać tego, co zakopali. A tam jakiś stwór ma być, tak? Dobry? O, to tu ludzie są jacyś. O. No i pięknie znalezione, dziękuję. Idź. Dobrze, kolejne. Rachciach pach, lecimy. Skoro to jest na tyle blisko. Ojoj. Psiury! Dziękujemy. Dobra, nawet mi się nie chce zbierać tego sadła i tego wszystkiego. To coś jeszcze jest? Jakiś jeszcze jeden pies? Czemu one przede mną uciekają? Dziwne. No dobra, mniejsza z tym. Kurde, miałem w planach, żeby wziąć płotkę i tego, ale już chyba mi płotka niepotrzebna, bo już jestem na tyle blisko, że to nie ma sensu. Bandyty? Nie, utopce. Dzień dobry. Miło było. I to jest jakaś skrzynia. Tutaj no, tyrefte, kodeks Hanselotta. O pierdziele. Jesteśmy psami na łańcuchach, w szarych sukmanach. Życie u boku dworzan rodzi w nas zazdrość. Harujemy na ich polach za kilka koron. Nie mamy nawet wielkiej wojny, wielkiego smutku. Naszą wielką wojną jest walka ze sobą. Naszym wielkim smutkiem jest żywot. Staruszkowie wychowali nas w wierze, że pewnego dnia będziemy podrzucać opasłe sakwy. Ale tak się nie stanie. Powoli to do nas dociera. Jesteśmy bardzo, bardzo wkurwieni. Pan Zalota daje rekrutom coś w zamian. Pokazuje, że bez bólu, bez poświęcenia Han Zalota nie zdobyłaby nic. Że wstępując w jej szeregi dostaną to, czego od zawsze pragnęli. Ale żeby to pojąć, muszą być gotowi na walkę o własne życie. Bo jeśli przychodzisz tu po raz pierwszy, musisz walczyć. No dobrze. Interesujące. No to ja widzę, że tutaj wszyscy tak powalczyli sobie, że nie bardzo udało im się cokolwiek zdziałać. O, tu coś jest, jakieś spodnie, proszę. Tu coś jeszcze mamy. Opla, kubki, kałamarze. Ale tu jest dalej ten znak zapytania, jakby... jakby aktywny, nie wiem czemu. Nie? Dziwne. W
Cały czas tu jest ten taki dziwny znak, chyba że pod wodą byłoby coś? Nie, no to nie ma nic. Znaczy są zwłoki, ale... Ale jaja. No dobra, ale tutaj nic nie ma. W sensie ani nic do podniesienia, ani... Ani tego. Dziwnie, powiem szczerze, dziwnie. Może jakiś błąd gry po prostu. Dobra, lećmy dalej. Może ja o tym po prostu poczytam gdzieś później. A spróbujmy jeszcze tylko tutaj, do tej wody. Ale wątpię, żeby coś było. Jakieś wejście, przejście, obejście. Nie, no nic nie widać. Nic jaskiniowatego, nic. No trudno. No trudno, dobra. I teraz tutaj, dobrze, że blisko. Oho. Może być ciekawe. Troll! Pobity bijesz, a co to jest? To kobiecy troll był? Kawałek zapisanej szmaty. Zapiski sporządzone krwią na kawałku materiału. Spisuję ten pamiętnik na kawałku koszuli swoją krwią i odłamkiem kości, bo szczeznę w tej klatce bez ohyby, a muszę spisać moją tragiczną historię dla potomności. Może jakiś bard skomponuje pieśń? Piszę zwięźle i oszczędnie, bo koszula krótka. Kręciła się koło mojej posiadłości jakaś potwora. Okazało się, że to trolica, która zeszła ze stoków Gorgony. Na dodatek taka, co mówić potrafi. Zebrałem więc trochę koron i jadę do Camerariusa, by ten jakimś błędnym rycerzom zlecił ubicie monstrum, a ona z krzaków wyskakuje, klęka przed moim koniem i mówi, że mnie jako swego oblubieńca sobie upatrzyła, jako że wobec żadnej kobiety, nawet potwora, nie przystoi być chamskim, grzecznie odmówiłem i już na koni chciałem wsiadać i wrócić do zamku, gdy ona worek na mnie zarzuciła, wzięła pod pachę i tutaj na tę polanę zabrała. W klatce mnie zamknęła i godzinami się gapi, aż mnie ciarki przechodzą. Umieram z głodu, bo o ile pić mi daje czystą wodę, to do jedzenia jest tylko zupa, którą ta trolica całymi dniami gotuje, a śmierdzi ta polewka ścierwem jakimś i cebulą. Dlatego wolę zdechnąć, niż to okropieństwo spróbować. No dobra. Ciekawie. O, psy, dobra. Jest ciekawie, interesująco wręcz. Gdzie my mamy kolejny tu? Tu jest kolejny znak. No to wio. Chodź, płotka. Jedź, płotka. Jedymy. Zobaczymy, co my tu mamy w kolejnym miejscu. O, niedźwiedź. O, tu blisko lebiody. Coś tu nie gra. Bergest. No dobra, są zwłoki, bo to już widzimy.
Proszę, proszę, dziennik, 26 lipca. Nie wiesz, gdzie kopać? Zapytaj starą babę albo starego dziada, oni wiedzą wszystko. No jasne, wymaga to sporo cierpliwości, trzeba umieć odsiać ziarno od plew, ale to najlepszy sposób, by poznać lokalne legendy. Właśnie tak trafiliśmy do Lisich Dołów, gdzie ponoć ziemia garnki rodzi. 28 lipca. Rozkopaliśmy fragment winnicy na granicy Lisich Dołów. Ale to, co tam znaleźliśmy, to nie były żadne garnki, tylko elfie urny pogrzebowe. Wygląda na to, że wieś stoi na terenie starej nekropolii Ansid. Ten cmentarz pochodzi na pierwszy rzut oka z okresu przed pierwszym lądowaniem, więc groby mogą być pełne klejnotów. Antyczne elfy chowały przecież swoich zmarłych razem z wielkimi bogactwami. Wykopaliśmy już wprawdzie kilka świecidełek, ale jestem pewny, że jak poszukamy głębiej, to znajdziemy znacznie więcej. 12 sierpnia. Dziś zaczęliśmy kopać w nowym miejscu. Matthias zobaczył w ziemi pięknie zdobioną kameę, a kiedy ją szarpnął, okazało się, że tkwi w zaciśniętej dłoni kościotrupa. Anselm zaczął z niego dworować, ale bardzo szybko wszystkim nam przeszła ochota do śmiechu. Dół był pełen elfich szkieletów, mężczyzn, kobiet, nawet dzieci. Ciała były kompletnie wymieszane, z odciętymi kończynami, wielu brakowało głów, a dzieci miały pomiażdżone klatki piersiowe. Co tu się wydarzyło? 14 sierpnia. To już druga nieprzespana noc. Krew, płacz, krzyki. Budzę się zlany potem. Zasypiam na chwilę i znów to samo. Powiedziałem chłopakom, żeby zakopali dół. Wrzuciliśmy do środka tę przeklętą kameę. Jej miejsce jest w ziemi. Razem z tymi umrzykami. 16 sierpnia. W nocy zniknął Matthias. Nikt nie widział, jak wychodził z obozu. Jego rzeczy pozostały na miejscu. Anselm mówi, że trzeba wziąć z niego przykład i uciekać stąd, póki jeszcze żyjemy. Ale ja nie mogę tego tak zostawić. Te doły pełne kości. Anselm wykrzyczał mi w twarz, że oszalałem, ale ja muszę komuś powiedzieć, co tu znaleźliśmy. Podobno w ruinach Termes są jacyś archeolodzy z Castel Gropian. Reszta zalana krwią. Odszukaj skarb ukryty w obozie łowców skarbów. Dobra. No to działamy. Pokaż, co umiesz. O, proszę. Jeszcze. Dobra, jedna różyczka ścięta. Oho, i taczka mnie zatrzymała. Aha. Ono tu. Wypalimy chwasty. No, dobra. Mamy już załatwioną sprawę krzaków. To teraz co? Odszukaj skarb ukryty w obozie. List w starszej mowie, proszę. Bądź pozdrowiona, droga matko. Piszę do ciebie tuż przed Midate, tak jak obiecałem. Mam nadzieję, że znajduję cię w zdrowiu. U nas właściwie niewiele się dzieje, odkąd wyjechaliście. Wbrew twoim ostrzeżeniom, dobrze nam się żyje z ludźmi. Oni są tacy fascynujący w tej swojej obsesji śmierci. Koalfion, wyobraź sobie, wyznał Blood Knight, że bardzo jej się podoba Arnold, syn młynarza. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, ale wiem, że u was w Dol Blatana to byłoby nie do pomyślenia. Byłem odwiedzić ostatnio grób Malsel Shan.
Tak, wiem, że tego nie pochwalasz, od kiedy to NC interesują się grobami swoich bliskich. Jednak żyjąc wśród ludzi, siłą rzeczy przejmuje się trochę ich zwyczajów. Przypadkowo odkryłem na miejscu, że ludzie planują rozbudować wieś właśnie w okolicy Krawan Karn. Nie wiem, mnie to osobiście nie przeszkadza, ale Bloodnate, znasz ją. Podniosła krzyk, że to profanacja i czym mało mają miejsca gdzie indziej. Mam nadzieję, że nie przerodzi się to w jakiś większy konflikt. Tak nam tu dobrze. Reszta listu nieczytelna. No, czyli jednak ludzie chcieli rozbudować, elfy się nie zgadzały. No i dupa. Aha, jest i skrzynia. No i pięknie. Dobra. Tak widzę, że jeszcze trochę czasu mamy. Zrobimy jeszcze chyba za 2 punkty. Co by na to? Tu był ten ukryty skarb. My go widzieliśmy, ale wcześniej nic z nim nie robiliśmy. Wiecie co? Myślę, że w ogóle jeśli chodzi o zrobienie tych wszystkich znaków zapytania, dobrym pomysłem byłoby zrobienie ich jeszcze przed rozpoczęciem drugiej linii fabularnej. A to z tego względu, że właśnie wiem, że jak cofnę tego save'a na tamtą linię fabularną, to co my teraz nawet w tym momencie zbieramy, to po prostu zniknie, nie? A szkoda by było, żeby się to wszystko... żeby to wszystko po prostu przepadło. Więc wydaje mi się, że można by było najpierw po prostu to zrobić, żeby już później do tego nie wracać, nie? Że nawet jak zakończymy tą drugą linię fabularną, oczywiście podjedziemy do domu, sprawdzimy jak to będzie wyglądało jeszcze. O, dzień dobry. O, topczyk, przegiełeś. Dobra. Także wtedy... Okej. Dobra, trochę skarbów mamy. O, tu jest jakaś dziurwa, jakaś jaskinia chyba. No, tu też coś jest. Moi drodzy, mamy dziennik. Dziennik jest kompletnie zmoknięty, można odszyfrować jedynie część wpisów. Bellhaven, 23 dzień służby. Nic nie irytuje mnie bardziej od bezczelnych szczurów lądowych. Hrabia Jean-Joël Beylerc, bo tak kazał się tytułować ten impertynencki bubek, zdołał jednak odrobinę obniżyć poziom mojego rozdrażnienia, pobrzękując sakiewką pełną nilfgaardzkich florenów. Fragment nieczytelny. Jego świta załadowała okręt tobołami, a na koniec wnieśli na pokład wielką klatkę przykrytą żaglem. Hrabia Beylerc wyjaśnił mi, że to słynny zangwebarski koń w paski, którego wiezie w darze dla księżnej Henriety. Rejs Bellhaven Beauclair, 24 dzień służby. Z tym zangwebarskim koniem są same problemy. Rzuca się na pokładzie, jakby dostał wścieklizny. Na dodatek trzeba pilnować, żeby płachta, którą jest przykryta jego klatka, była szczelnie zaciągnięta, bo to zwierzę jest ponoć tak wrażliwe na promienie słońca, że w jeden moment obraca się w proch. Niby jakiś wampir. Z drugiej strony, jeśli to prawda, to po co księżnej koń w paski, co tylko nocą można na nim jeździć?
Za tymi arystokratami to nie nadążysz. Fragment nieczytelny. Ace Belhaven Buckler, 25 dzień służby. Do 100 tysięcy morskich diabłów. W klatce nie było żadnego konia, tylko hen do żony Charley. W pewnym momencie ten kamienny, przerośnięty szczur przegryzł się przez pokład, wywrócił okręt i zakopał się w brzegu. A ten idiota, hrabia Baelerge, błagał mnie na kolanach, bym pomógł mu schwytać potwora. Wcisnął mi kluczyk do skrzynki pełnej klejnotów, z którą nie rozstawał się od początku podróży i obiecał, że będzie moja, jak tylko capniemy to monstrum. Najchętniej wziąłbym pałę, zdzielił go przez łeb i zabrał tę szkatułkę od razu. Ale nie jestem pieprzonym piratem. Biorę tych chłopaków, którym udało się przeżyć katastrofę, i spróbujemy złapać w sieć tego potwora. Hrabia mówi, że wie, jak podejść monstrum z nienacka. Okej. Okay. Dobra. Śledzić będziemy, ale zanim to nastąpi, musimy wypłynąć na powierzchnię. No właśnie, bo się topimy, cholera. No to płyniemy. I to zdecydowanie trzeba wpłynąć do tej dziury, o której mówiłem, to Charley ją zrobił, patrzcie. Ale jaja. Jeszcze będziemy musieli walczyć z Charleyem. Kot F. Dobra. O! Jest i Charley! Pierdziele. No wiesz ty co? Oj, oj! Pierdzielony, no. Co on ma za skorupę? Łoń! Łoń, dziadu jeden! No okej. Okay. Teraz wypadałoby znaleźć szkatułkę ze skarbem. Dobra, czyli pewnie gdzieś tam będzie. No bo gdzież by mogła indziej być to? No właśnie, o tym mówię. Kamień runiczny, tu elfie narzędzia partnerskie, proszę. I co? I szkatułka, i proszę. Poniszczony pamiętnik jeszcze jest, proszę. Dziennik jest zapisany chaotycznie, brakuje dat, mnóstwo kleksów. Co mi do łba strzeliło, żeby nucić przy księżnej pani balladę mistrza Jaskra? Jak można popaść w niełaskę w tak głupi sposób? Ja, młody, ambitny polityk z perspektywą błyskotliwej kariery na książęcym dworze, zostaję wygnany z Tusą przez swoją głupotę. Muszę znaleźć sposób, by przebłagać księżną. Podobno cesarz ofiarował księżnej pani w darze potwora Charleya. Rycerze mają się z nim bić podczas turnieju. A gdybym i ja złożył podobny podarek jaśnie oświeconej? To nie do wiary, bogowie mi sprzyjają. Spotkałem Belhaven Wiedźmina, który jest chętny pomóc mi w złapaniu młodego Charleya. Oczywiście zażyczył sobie za tę usługę majątek, ale by zdjąć z siebie książęcą infemię, zrobię wszystko. Wiedźmin zainkasował zaliczkę i ruszył w góry Amel. Mam, udało się. Mając dla księżnej iście cesarski dar, mogę wracać do księstwa i szukać przebaczenia. Teraz tylko muszę znaleźć sposób, by przetransportować Charleya do Buckler.
Wraz z całą świtą zaokrętowaliśmy się na statek Suzanne, płynąc z nurtem rzeki. W 3 dni powinniśmy dotrzeć do stolicy Toussaint. Czuję się, jakbym był bohaterem elfickiej tragedii. Gdy wydaje mi się, że wszystko idzie już ku lepszemu, spadają na mnie takie katastrofy, że ledwo się podnoszę. Charley przeżarł się przez pokład, zatopił statek i zakopał się gdzieś w ziemi. Wybłagałem u kapitana pomoc w schwytaniu tego potwora w zamian za resztę swojego majątku. Zgodnie z poleceniem Wiedźmina, okadzę potwora kupcącą rutą, co powinno go uspokoić, a wtedy marynarze oplączą go siecią. Jestem skończony. Dym z ruty nie pomógł. Charley wpadł w szał i zabił prawie wszystkich. Wprawdzie kapitan zdołał uciec, ale widziałem, że był ciężko ranny. Więc nie liczyłbym na to, że udało mu się wypłynąć z tej kawerny. Siedzę więc sam i słyszę, jak Charley pożywia się szczątkami zabitych marynarzy. Ty, który odnalazłeś mój dziennik, zabierz sobie resztę mojego majątku. Na co bowiem kupce kości, szkatułka pełna klejnotów? Ale w zamian za to wypij za moją pamięć, bohatera rodem z elfickiej tragedii. No i pięknie. No i pięknie, moi drodzy. No dobra, to teraz trzeba opuścić ten przybytek. W ogóle sprawdzimy, czy coś tu jeszcze gdzieś się może znajduje. Bo miejsce jest niemałe, powiem. I Anusz Widelec coś gdzieś leży. O, na przykład tu. Niebieski barwnik do zbroi, naszyjnik. Proszę o, tu coś jeszcze jest. Nie, no fajnie, fajnie, dobra. Szału oczywiście nie ma. O, tu jeszcze coś, ale to chyba jakaś ruda tylko, nie? Srebro, dobra. No i to by było na tyle. No cóż. No cóż, moi drodzy, trzeba wypłynąć stąd. Przez ten sam otwór, którym wpłynęliśmy. No dobra, to tutaj to wiemy. Ech, cholera, tu nie można wskoczyć. Ale dobrze, że tu jest taka ala plaża, to można tutaj wyjść na brzeg. Tam się chciałem wdrapać, ale jednak nie da rady. No dobra, moi drodzy, zróbmy jeszcze... Dobra, zobaczymy, czym są te znaki zapytania, bo jeżeli będą czymś po prostu błahym, to zrobimy wszystkie 4, a jeżeli nie, to równie dobrze może to się skończyć po prostu tylko na jednym. No, zobaczymy. Wyjdzie wszystko w praniu. Cześć, płotka. Dobra, na mapie to się wydawało, że to jest tak blisko, a to jednak kawałeczek drogi by był. Oho, tam lata jeszcze ten bazyliszek. Czy mi się tak tylko wydaje? Nie, tu są wilki. Tak, tak. I to chyba tu będzie. Obozowisko bandytów. Dzień dobry. Panowie są przyjaźnie nastawieni? Chyba nie. No i pięknie. Lata, dziad jeden.
Proszę, proszę. Niewysłany list bandyty. Do Premka, dom uciech, dzwony Bukler. Braciszku, piszę krótko i na temat. Pierdolę cystusa, w dupie mam szpaka, a lot to może mi naskoczyć. Jestem na swoim. Dzięki tej latającej srebrnej kurze mogę żyć jak zerikański basza. Chłopaki też są zadowoleni, bo dożynanie rannych kupców to fajna robota. Człowiek się nie namęczy, krwią mocno nie pobrudzi. A jakie towary można przygarnąć? Wczoraj dla przykładu jechała karawana pełna beczek z rumem i suszonej szynki. Ależ była uczta. Dlatego mówię ci, bracie, rzucaj tę robotę w burdelu i dołącz do mojej wesołej kompanii. Matka pewnie co noc płacze, że jej młodszy syn robi za wykidajłę w Zamtuzie. A tak lżej się jej zrobi na serduszku, jak się dowie, że będziesz pod moją opieką. Twój starszy brat, Bartolomeo Martin Czechowski. No dobrze. No dobrze, czyli tu przynajmniej mamy, nazwijmy to, troszeczkę krótszą zabawę. W ogóle ja nie wiem, oj, trochę się obciążyłem tymi mieczami, nie mieczami, ale to nic. I tymi zbrojami w sumie. Dobra, lećmy dalej. Teraz tutaj. Łopotka, gdzie jesteś? A, tu jesteś, dobra. Wiecie co? Ewidentnie trzeba pomedytować. Naprzód. No i dobra, pomedytowane do poranka, więc można jechać w dalszą drogę. Zaraz się dowiemy, co tutaj się kryje. Dobra, widzę jakiś namiot. I widzę archespory. No dobra, chyba się udało. Na to wygląda, że się udało. Dobra, i tu mamy co? Mamy skrzynię z jakimiś towarami. Aha, list do matki. Proszę. Najukochańsza matko, wybacz, że uciekłem bez słowa, ale wiesz dobrze, że gdyby pan ojciec dowiedział się o moich zamiarach, prędzej przetrąciłby mi kolana, niż pozwolił wyjechać z rozum. Nie dla mnie jest robota grodowego pisarczyka. Nie chcę, jak pan ojciec, przez całe życie ślęczeć nad księgami i powoli tracić wzrok dniami i nocami, pracując w ciemnym kantorku. Ja chcę życie przeżyć jak przygodę. Może kiedyś cię odwiedzę, najukochańsza matko. Tymczasem pozostań w zdrowiu. Twój kochający syn Fabrice. No dobrze. Ser. Wino. No dobrze, czyli jak widzimy. Bardzo ładnie, ciekawie. Tu fanty zbieram tylko dlatego, bo wiem, że to już się nikomu oczywiście nie przydadzą. Mhm. No dobrze, widzicie, jednak się okazało, że te znaki zapytania były w stylu tych w miarę prostych. Chociaż od samego początku tak myślałem, żeby... O, ruiny pałacu Artach. Aha, okej. I tu są psy. Pięknie. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy.
Wszystko bierzemy, pamiętniki. Dziwna jest ta Hanza. Niby wszyscy mordy straszne, chłopy w boju hartowane, a co drugi to jakiś dziennik prowadzi albo listy pisze. Skąd oni wszyscy tacy czytaci i pisaci? Mnie to wbił do głowy literki mój suweren, zanim mu córki nie zbałamuciłem i mnie nie pogonił. Ale taki Sylwain, czarne zęby. Gdzie go sztuki pisania nauczyli, jak on całe życie z cyrkiem jeździł i z klatek dzikich zwierząt łajno sprzątał? Ostatnio siedziałem na czujce z trzema takimi i zamiast winko jakieś wypić, bąki w ognisko popuszczać, wszyscy nos w kajet i coś zapisują. Co by nie być gorszy, bo może szpak Stragen ceni sobie towarzystwo takich literatów, to ja zacznę dziennik spisywać. No i chuj. Właśnie się dowiedzieliśmy, że jakiś białowłosy, półczłowiek, półpotwór zarżnął szpaka. Pięknie, kurwa, pięknie. Musimy spierdalać z tych bagien, bo i nas to monstrum dorwie. Albo inny potwór jakiś. Bez wsparcia Hanzy to ciężkie czasy nas czekają. No dobrze. No dobrze, moi drodzy. O, tu coś jeszcze. O, pięknie. Biorę. Wszystko biorę. Aha. Także ten. Ciężkie czasy was, panowie, czekały. No co zrobić? Czyli jak widzicie, nasze dokonania nie przeszły bez echa. Dobra, biegniemy dalej. Arche spory. Nawet się z nimi nie bawię. Nie mam zamiaru. O, tu psy jeszcze jakieś. Won ode mnie. Ty, jeden mnie goni. Nie, więcej mnie goni. Jeszcze mglaki. Co to jest? Miejsce mocy? Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Ty, to Bergest jest i Wicht. Ole jaja. Ale jaja. To mi się tu Wicht trafił, no. Szczerze powiedziawszy, nie... Nawet nie oczekiwałem, że spotkam tutaj takiego potwora. Tak po zgarbionej posturze myślałem, że to będzie jakiś... Że to będzie jakiś ten... mglak, mówię, czy coś takiego, nie? Dobra, tu coś jeszcze jest, ale... Kolejny Wicht? Baba wodna. Ale nie wiem, czemu ona była na czerwono, jak mieliśmy zmysły włączone. Ale dobra, to jest jakiś namiot. I to nic, taki sobie, o. Czyli gdzieś tu było takie obozowisko. No nic, trudno, szkoda, nic tu nie ma. Dobra, moi drodzy. Kurde, tych znaków zapytania jest średnio w miarę. Dobra. Bez kombinowania. Dobijemy po prostu do pełnej godziny materiału, moi drodzy. I tyle. Bo tak mi się wydaje, będzie najlepiej. Łódka nie tak szybko. A czemu przejścia nie ma? Z rozkazu hrabiego di Salvarez teren jest zamknięty. Zagrożenie bazyliszkiem. A, okej, dzięki.
To ja już wszystko wiem. Jak zagrożenie bazyliszkiem, to ja już wszystko wiem. Willa, to myśmy już w tej willi byli. Moi drodzy, w razie czego napiszcie w komentarzu, czy wolicie, żebym te resztę znaków zapytania robił właśnie teraz, tak jak to robię w tym momencie, w sensie w odcinku, czy... Wow, pantera. Czy wolelibyście, żebym zrobił resztę na strumyku na przykład, nie? Kurde, mamy tyle tych różnych zbroi, nam się trochę nazbierało. A czy w ogóle jest cokolwiek coś wartego uwagi, czy to jest tylko takie... Wszystko na sprzedaż, a te buty są mocniejsze niż te, co mamy, ale nie, bo to... Jakbym tylko miał patrzeć na staty, to jak najbardziej, nie? To mamy tutaj trochę takich mocniejszych rzeczy niż na staty. O, tu jakieś rozkazy są, proszę. Calvin, wiesz, że cię lubię, bo w przeciwieństwie do reszty masz łeb na karku. Ale ta sprawa z panterą, poważnie, chłopie. Odhodowałeś pierdoloną panterę. Kilku naszych wróciło z obozu z dupskami tak poobgryzganymi, że muszą teraz srać o prostych nogach. A na samą myśl o powrocie w rewir, tak się trzęsą ze strachu, że im szwy nie wytrzymają. Tak to wyglądać nie może. Słyszałem, że tak ci odbiło, że nawet nadałeś jej imię. Pantera Hobes? Zwariowałeś do imentu? Teraz się skup, bo nie mam w zwyczaju powtarzać. Chłopak, co ci przyniósł ten list, ma za sobą tłustą sakiewkę. To duża część łupu z ostatniej roboty. Sakiewka jest dla ciebie, ale bierzesz tego wyrośniętego kocura gdzieś na bezludzie i podrzynasz mu gardło. Proste, nie? Za tę sumkę, co masz ode mnie, kupisz sobie dwa czystej krwi harty i zapominamy o sprawie. Nie spierdol tego. Stragen. No dobrze. Czyli wygląda na to, że w końcu pantera zaciukała wszystkich, nawet swojego ala właściciela. Ukryty skarb. No dobrze, podjedźmy tu. Także tak jak mówiłem, wypowiedzcie się w opisie, czy chcecie, żebym resztę znaków zapytania zrobił właśnie w takim długim odcinku, jak teraz mamy około godzinny, czy... Bożeż mordę. No wiecie wy co? Ładnie to tak. No, czy chcecie właśnie, żebym robił takie dłuższe odcinki na znaki zapytania, czy wolicie, żebym zrobił po prostu z tego strumyk? Dobra, list do Cyrilla, proszę. Bracie, przestań się gryźć i mieć wyrzuty sumienia. Liam Coronata prawie nic ci nie płaci, a ty masz rodzinę na utrzymaniu. Dlatego zrób, co mówię. Załaduj na wóz beczki z tym nowym korzennym winem i nocą po cichutku wyjedź z posiadłości. Ruszaj na północny zachód, a jak przejedziesz strumień, będą na ciebie czekali ludzie, którym przekażesz beczki. Strasznie im musi zależeć na tym winie, bo już jako samą zaliczkę dostałem bardzo przyjemnie ciężki trzosik. Tylko uważaj na siebie, bo w dolinie Blessure poluje parka skalnych troli. Pytasz, braciszku, skąd tu trole? Ano, wieźli je na turniej rycerze, mieli się z nimi tłuc ku uciesze gawiedzi, ale uciekły z transportu i rozbijają się po okolicy. PS. Ukryj gdzieś tę część zaliczki, którą ci wysłałem, bo jak ktoś znajdzie u ciebie taką sumkę, zaraz cię na spytki wezmą i nasz biznes skończy się szybciej niż się zaczął. PPS. Najlepiej zakop je w kupie gnoju, tam nikt nie będzie szukał. No i pięknie. No to lecimy. Widzicie, jak to tak można, cholera,
od złoczyńców co nieco zdobyć. Cholera, biegniemy. A to tak jakbyśmy się oddalali, nie? Niedobrze. Pokażcie mnie to. Te magiczne... Ja pierdzielę, jaki kawał drogi. Dobra, no ale już wiem, o co chodzi, bo to trzeba i tak objechać dookoła. Wszystko rozumiem. No niestety, jak trzeba, to trzeba. Się nam trochę pogoda zepsuła. O proszę, widzicie, kto się często myje, ten krócej żyje, czyli trzeba się nie myć. Brutek nabierze swojej grubości, to sam odpadnie. No jedź, jedź, płotka. Dobra, próbujemy jechać na szagę, aczkolwiek biorąc pod uwagę to ukształtowanie terenu, to może nie być wcale takie proste. Ale damy radę. Już nie jest wcale tak daleko, nie? Tylko pytanie, z jakim potworem przyjdzie nam tam walczyć, bo... Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tam właśnie coś było. Koronata, proszę. Dobry. No co jest z wami? Łajna nie macie? O, to jest coś. List pracownika winnicy. Kochana mamo, dzięki za kapotę, którą mi przysłałaś, bardzo się przydaje. Jestem zdrowy i sił mam dużo, nie martw się. W dodatku mam doskonałe wieści. Zarobię więcej pieniędzy. Z tego, co ci wyślę przed świętym Barnabą, spokojnie starczy i na naprawę dachu, i na zaległe komorne. Załapałem się na dodatkową fuchę. Stawiamy ogrodzenie wzdłuż sporej połaci lasu. Pan Di Salvares chce nim odgrodzić swojego pupilka, żeby go chronić przez rębaczami, jakowymi i przed wiedźminami. Ten jego pupilek to bazyliszek, jest czy inna bestia okrutna, ale nic się nie martw, jestem bezpieczny, bo pan hrabia codziennie rano zawozi jemu krowę albo świnie, albo przynajmniej owce, żeby się potwór nażarł i spał. Wszyscy we dworze się dziwują na takie marnotrawstwo, no, ale kto bogatemu zabroni. Ściskam cię mocno i pamiętaj, gdyby ci źle było we dworze, to przyjeżdżaj do mnie. Ja już u pana Di Salvares mam wyproszoną posadę dla ciebie. I to nie byle jaką, bo na pokojach. To dobry człowiek jest i uczciwy. Chociaż hrabia. Całuję cię mocno. Twój Edek. No dobrze, ale to chyba dalej nie chodziło o to. Dzieciaki mi przestraszysz. Cicho być. Gdzie to łajno? Znajdź skrytkę w kupie gnojówki. A gdzie jest gnojówka? O, chyba tu. Co za smród. A złoty pierścień z Floren. Dobrze, mamy to. Pieniądze nie śmierdzą. Moi drodzy, no to co, w tym oto momencie kończymy ten długi odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie. A mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję.
Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy wspierają kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!